Dzień dobry bardzo na kanale Kryptomaszyny. Ok, zaczynamy od razu, tak, czyli zaczynamy. Mofi. Mofi dawałem, to jest drop, który dawałem de facto na grupie na Facebooku. I tutaj w tym momencie ten drop oczywiście już zakończył się. Zrzut ma być 1 maja, a dokładnie 1000 użytkowników, czyli będziemy mieć tutaj 1000 wybrańców, którzy dostaną zrzut w postaci Mofi. Mofi jest już listowany na CoinMarketCap, tak, na CoinGecko pewnie też znajdziecie. Cena na chwilę obecną oscyluje w granicach 70 centów. Także jeżeli robiłeś, obserwuj 1 maja, bo być może akurat trafisz do tej puli 1000 szczęśliwców i zdobędziesz darmowe Mofi. Tak, drop za darmo, już jest zamknięty, zrzut 1 maja. Także życzę powodzenia tutaj przy zrzucie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy w tym momencie dropa. Tutaj de facto od razu pozdrawiam Tomasza, który mi to podrzucił. Ja już to zrobiłem. Drop jest dostępny na Twitterze, także śmiało możesz sobie go poszukać i po prostu zrobić. Według informacji na Twitterze można tu zdobyć tokeny o wartości $150, które będą rzekomo zrzucone 5 maja. Czy tak będzie? No oczywiście czas wszystko zweryfikuje, zobaczymy. Z tego też tytułu, że jak przeglądałem sobie tego dropa, to znalazłem wpisy odnośnie tego, że już jest listowany na CoinMarketCap, już będzie super zrzut. I teraz uwaga, były to tweety retweetowane, tak, przez inne osoby i była tam data 2018 rok. No więc mamy powtórkę. Zobaczymy, czy tym razem faktycznie no jest listowany. No ok, listowany może być w ten sposób, jak tutaj widzicie, tak? Po prostu jest. Ale czy będzie w tym momencie możliwość tutaj cokolwiek, że tak powiem, zrobić z tym? Zobaczymy. Sprawa jest bardzo prosta, jeżeli chodzi akurat o instrukcję, gdzie to jest i w jaki sposób to zrobić. Zamieszczę to dosłownie, film, który zamieszczę na grupie, na Facebooku. W komentarzu będzie screen, gdzie będzie dokładnie napisane, gdzie to znaleźć i co tam należy zrobić, żeby ewentualnie wziąć tutaj udział w tym dropie. Czy będzie zrzut, jak to będzie wyglądać, czas zweryfikuje. Jedno, co tutaj jest pewne, jest to oczywiście za friko, więc warto sobie to zrobić. Lecimy dalej, tutaj mamy CoinSmarta. Jeżeli masz konto, powinieneś dostać maila i mamy tam quizy, nowy ich konkurs, czyli coś powiedzmy podobnego jak na Coinbase, aczkolwiek Coinbase moim zdaniem i tak jest zdecydowanie lepszy. Natomiast tutaj mamy coś takiego, to jest pierwszy raz takie coś widzę. Mamy quizy, czyli wchodzimy sobie, maila musisz od nich dostać. Jak dostałeś maila, jeżeli nie masz CoinSmarta, możesz sobie po prostu go założyć, link znajdziesz pod tym filmem. Robisz sobie tam weryfikację, tak, dostajesz od nich maila, wchodzisz sobie tam w link w tym mailu, przekierowuje cię do jakichś artykułów. Te artykuły są stricte edukacyjne. Rozwiązujesz quiz i można tu wygrać 1000 do 5000 satoshi. Ja bym też tego nie lekceważył, bo ja pamiętam jeszcze tak na marginesie tutaj Free Bitcoina, tak, którego mam oczywiście odpalonego na bocie cały czas, czyli tam działa mi 24/7. Ja tutaj nic nie klikam. Natomiast pamiętam czasy jeszcze jak tutaj, jak było 1000 satoshi na godzinę, to ja sobie patrzyłem ran, ale mało, 1000 satoshi. W jednym z filmów na kanale też mówię o tym, że nie zdziwię się, jak w perspektywie czasu będzie taka sytuacja, że nie będziemy mieć tutaj nawet 52 satoshi, tylko będzie to ułamek satoshi, czyli nie będzie nawet całe satoshi, tylko będzie już 1/10 satoshi, 1/5 satoshi i tak dalej. To jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. No ja pamiętam jeszcze te czasy, gdzie zbierałem na bonusach, miałem tu nawet i kilka tysięcy satoshi, tak? No dzisiaj to już całkiem inaczej wygląda, dlatego też nie ignorowałbym pewnych rzeczy, gdzie można zrobić powiedzmy 1000 satoshi, 5000 satoshi, bo jak sobie popatrzysz w perspektywie czasu i polećmy tak naprawdę to the moon mocno, gdzie załóżmy jedno satoshi będzie warte $1, tak, nie przesłyszałeś się, załóżmy, tak, ja nie wiem czy tak będzie, nie mam szklanej kuli, natomiast załóżmy hipotetycznie, no to w tym momencie no, klikasz sobie na przykład za $5000, $10,000, $1000, tak? Ja wiem o tym, że większość i tak nie wytrzyma z tym 1000 satoshi gdzieś tam powiedzmy to the moon do 2030 roku, bo nikt do końca nie wie co się wydarzy, możemy sobie tylko gdybać, fantazjować, hipotetyzować itp. itd., natomiast nikt do końca nie wie, natomiast jedno co ja uważam, że, znaczy, może inaczej, moje podejście do tego jest takie, że mimo wszystko ja wykonuję różnego rodzaju ruchy z tego względu, że ten rynek tak potrafi cholernie zaskakiwać, że większość osób, na przykład tak jak było AMPL, większość osób się śmiała, że to jest dziadostwo, że to jest śmieszne. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób w ogóle jeszcze to można zrobić. Nie tego AMPL-a, ale w jaki sposób można zmaksymalizować sobie tutaj, powiedzmy, swoje działania, tak? Za friko oczywiście. Więc moim zdaniem nie warto przechodzić obojętnie obok niektórych projektów, pomimo tego, że czasami nam się wydaje, że one są o dupę rozbić, z tego tytułu, że nie wiemy do końca, co się wydarzy. Tutaj działa prosta statystyka. I ja już to zauważyłem, jeśli jesteś dłużej na rynku, na pewno przyznasz mi też rację, że cholernie ten rynek potrafi zaskakiwać. I to naprawdę w takich momentach, w których w ogóle można by było powiedzieć, nie ma szans, ten projekt nie wypali, nie ma opcji i tak dalej. A rano na przykład, widzicie, zrobili dumpa potężnego, no bo ludzie musieli oczywiście sprzedawać tam za $0,5 i tak dalej. Ja ano trzymam, tak na marginesie, czekam, zobaczymy. To było za darmo, więc mi się z tym nie pali i nie spieszy. Dobrze, no więc ogólnie, jeżeli chodzi o to, tak, wracając do tego, możesz sobie założyć konto i zrobić sobie quiz i zgarnąć tam 1000 satoshi do 5000 satoshi, tak, za darmo i rozwiązując quizy, czyli jeszcze plus edukacja, zapłacą Ci za to. Możesz sprawdzić, możesz skorzystać, jeżeli chcesz. Czyli tak, jeszcze podsumowując, mamy tutaj właśnie tokena dropa, którego zamieszczę na grupie, jeżeli chodzi o instrukcje i namiary na Twittera. Mofi, gdzie mamy zrzut w tym momencie 5 maja, jeżeli robiłeś, warto obserwować. CoinSmarta, tak, tutaj w tym momencie, gdzie jest quiz. Rzućmy jeszcze okiem na temat, który może budzić różne emocje, natomiast chcę Wam tylko i wyłącznie pokazać, działa, nalicza, jak widzisz, cały czas. Dobra, to tylko chciałem pokazać. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, a właśnie to. Wyobraźcie sobie, że ja ten temat też wcześniej już gdzieś tam znałem, może niektórym jest znany, innym może Ty po raz pierwszy to widzisz, natomiast link znajdziesz pod tym filmem. Co jest istotne, wchodzisz sobie tutaj, zakładasz konto, możesz to zrobić przez Twittera, przez Facebooka, bądź też poprzez maila i za samo czytanie artykułów, bądź też nawet publikacje. Już pomijam, że to jest potężna kopalnia wiedzy, tak? Potężna kopalnia wiedzy, bo tutaj naprawdę można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Jesteś wynagradzany w krypto. I teraz, gdy ktoś skorzystał, bo mam znajomego, który z tego korzystał i on tutaj, czytając tylko artykuły, dostał tam ilość jakąś, nie ma to znaczenia, AMPL-a. I co się stało? Wysłał sobie to później dalej, bum, i dostał w tym momencie Forta, tak, gdzie był zrzut ostatnio. Jeśli jesteś w temacie, to wiesz, o co kaman. Na tym za darmo, on nawet niczego więcej nie zrobił przez tą stronę, ok? Więc możesz sobie tu czytać artykuły, zdobywać wiedzę, edukować się. Jeżeli nie znasz angielskiego, jest translator, albo zawsze to jest level up, jeżeli chodzi o język, tak? No nie wiem, no jeżeli nawet ktoś nie zna języka, ja też nie jestem jakiś perfekcyjny, natomiast chodzi o to, że to jest ciągle 1% dalej, 1% dalej, 1% dalej, tak? I edukacja, jeszcze Ci za to płacą. Jeżeli ktoś mówi, że nie zna angielskiego, dobra, nie będę nic robił, no to dobra, ok, no comment. Dlatego można z tego też skorzystać, poedukować się i dodatkowo jeszcze w tym momencie zarabiać w krypto, a jeżeli będziesz dawał jeszcze content, będziesz się jeszcze dzielił z innymi, tadam, zarobisz o wiele, wiele więcej. Bardzo fajna strona, polecam w tym momencie sobie z niej skorzystać. Także tak, jeżeli miałbyś jakieś tutaj oczywiście pytania pod tym filmem, bądź też na grupie na Facebooku, miało to dla Ciebie wartość, daj łapkę w górę. Dla mnie też to będzie sygnał i informacja, że ma to sens. No i żebym to robił dalej, tak, nagrywał, bo jeżeli nie, no to prosta sprawa. Nie będę tego robił i tyle, nie? Także okej, wysokich naliczeń, dobrych decyzji. Niech Bitcoin będzie z Wami. No i co? Do następnego. Cześć.